Rozdział 19. Glikauf. Obudziwszy się następnego dnia rano, Judym nie zobaczył już gospodarza. Był sam w tym pustym mieszkaniu, którego nie ozdabiał ani jeden sprzęt milszy, wytworniejszy. Zdawało mu się, że znowu jest w Paryżu, na Boulevard Voltaire i że otacza go cudze, przymierzłe powietrze. Na ścianie izby, gdzie nocował, wisiał niewielki portret olejny człowieka z chudą twarzą, w której uderzało od razu podobieństwo do Korzyckiego. To musi być jego ojciec, myślał Judym, co za nieprzyjemna twarz. Gdyby kto chciał wymalować pychę w postaci człowieka, to mógłby za wzór śmiało wziąć to oblicze. Zdawało się, że te oczy ani na chwilę nie zwalniają widza i że ciągle maluje się w nich wyraz „ty chamie, ty obdartusie”. Judym nie mógł usiedzieć w tym mieszkaniu. Wypił szklankę mleka, którą znalazł w sąsiednim pokoju i wyszedł. Wlókł się ze zwieszoną głową uliczkami osady fabrycznej i przypatrywał wszystkiemu, co spotykał, z badawczą uwagą, która chyba tylko w chwilach najgłębszego smutku opuszcza człowieka z ludu. Murowane, po większej części piętrowe domy zbite były w kupę i tworzyły niechlujne miasteczko. Jedną z ulic zajmowały dwa długie budynki, o jakich 50 okienkach na dole i na piętrze, przypominające owczarnie. Zewnętrzne ich mury były obłupane z dawnego, dawnego tynku i świeciły na gościu uszczerniałych cegieł, brudem i zaciekami wilgoci. Dookoła nich nie rosło ani jedno drzewo, nie sterczał ani jeden badyl. Od frontu i z tyłu znajdowały się drzwi i sienie, przed którymi gniły kałuże pomyj i leżały kupy śmieci. W głębinie okien każdorazowy mieszkaniec danej izby ozdabiał jak mógł, malując je farbą jasno-niebieską albo brązową. To też futryny okien tworzyły istną polichromię w tym dziwnym schronisku ludzi. Tu i ówdzie wisiał biały kawałek tiulu w kształcie firanki i mokła w glinianym wazoniku jakaś zielona roślinka. Dalej, za osadą, wzdłuż szosy stały po jednej i po drugiej stronie domy, które wypada nazwać murowanymi chatami. Każdy z nich podobny był do sąsiedniego, jak dwie krople wody. Te budy, ciemne od urodzenia, gdyż nigdy ich nie tynkowano, były oberwane, chylące się ku ruinie, wyzute z jakiejkolwiek ozdoby, w głębi czarnego muru, który sypał się na wszystkie strony, dziwacznie połyskiwały okna z szyb przepalonych, rumianych, zielonkowatych i niebieskich. Mieszkania te nosiły na sobie cechę, a raczej piętno, tymczasowości pobytu tych, co nam gościli. Nikt nie dbał o ich całość, zarówno ci, do kogo należą, jak i ich chwilowi mieszkańcy. Nikt nie przywiązuje się do tych izb hotelowych, gdzie wędrowiec ukrywa przed zimnem i deszczem głową strudzoną, ale je lada chwila opuszcza, idąc dalej. Te szczególne budowle wywoływały w pamięci Judyma obraz miasteczek niegdyś widzianych na włoskim zboczu Alp, w okolicach Bellizony, Biaska i Lugano. Mieszkał tam, jak i tu człowiek zgłupiały od walki z przyrodą, która mu nic nie daje, prócz kromki chleba i łyka wódki, przerzucany z miejsca na miejsce, wegetujący z dnia na dzień. Od jednej do drugiej zagrody lazł znudzony pies, z najgłębszą obojętnością spoglądający na przechodnia. Wlokło się babsko, zniedociężałe, w kietce szarej koloru bagna i tułało się zamoczone, brudne i smutne dziecko. Z jednego boku szosy, wzdłuż rowie, ujęta w twarde brzegi, żywo płynęła rzeczka. Woda jej, pompami wypchnięta z nakopalni, była ryża, osadzająca na piasku, na badylach trawy i odpadkach w głąb rzuconych mu rudy, jakby startą cegłą. Był dzień mglisty, pruszył co pewien czas lekki deszcz. Od chwili do chwili w oczy idącego Judyma rzucał się nowy czerwony mur z cegły albo domostwo mieszkalne, które już przed 20 laty waliło się w gruzy. Świsty lokomotyw we mgle na wszystkie strony pędzących, głuche wzdychanie sygnałów kopalnianych, oddech maszyn, wszędzie daleko i blisko, robiących, wprowadzały uczucia Judyma do jakiegoś dziwnego kraju. Nie był sobą. Nie mógł znaleźć i pochwycić swych uczuć. Żyły w nim te same, ale się z nim i coś stało. Było mu źle,
Ciężko, rozpaczliwie, ale nie tylko dlatego, że nie ma Joasi. Tysiące bolesnych wzruszeń wdzierały się do jego serca. Niektóre widoki i dźwięki, zdało się, pochłonęły tęsknotę za Joasią, zżarły ją olbrzymimi gardłami i tylko słabe, zgubione jej echo odzywa się w ich mowie. Tak przemawiał krzyk, zupełny krzyk dzwonka do kopalni, odzywający się z dala, skoro tylko z zabudowań zionęły wielkie kłęby pary i szpule na ich szczycie puszczały się w ruch swój niespracowany. Tak przemawiał turkot wagonów z węglem, pędzących po ziemi w głębi wydrążonej, wolno idąc szosą judym, co pewien czas mijał przecinające jej szyny. Przy jednej z takich bocznic, jak przez sen widział czarnego, zestarzałego człowieka, który siedział w budzie na wpół ziemi wykopanej i mętną, i prawie oślepłą źrenicą pilnował jakiegoś porządku. Dalej na szynach, które szły wprost w terytorium kopalni, gdzie panował nieustanny ruch dużych wagonów obładowanych węglem, uwijał się inny człowiek, ubrany w baranią czapkę, sam podobny do ruchomej kupy węgla, gdy chciał zatrzymać wagon siłą rozpędu lecący, pełen czarnych brył, skropionych z wierzchu wapnem, siadał na drąg przytwierdzony do hamulca i podwinąwszy nogi mocą swą i ciężarem, wstrzymywał koła. W duszy Judyma błąkało się dla tych ludzi przywitanie czy pozdrowienie, ale na usta nie miało siły wypłynąć. Obchodził ich w milczeniu, piersi jego trzęsły się, a w nich serce, najtajemniejsze, najbardziej istotne uczucie wewnętrzne witało w tych ciemnych, brudnych figurach ojca i matkę. To mój ojciec, to moja matka, szeptały jego wargi. Około szerokiego drewnianego domu pewien człowiek zatrzymał go słowem: pan inżynier prosi. Judym wszedł do tego budynku i spotkał się z Korzeckim. Olbrzymia izba oświetlona lampkami elektrycznymi, zastawiona jakimiś beczkami, w jednej części przecięta była balustradą, jak w urzędach gminnych. Tam był stół, przy którym zasiadał starszy sztygar i dozorca. Czytano listę robotników idących do kopalni na przeciąg czasu swego zatrudnienia, czyli na szychtę. Czytanie odbywało się numerami. Zawiędły, silny Niemiec, który jednak klął i wymyślał ekspedite po polsku, czytał numery. Czarne figury stojące dookoła odpowiadały nazwiskami kolegów, którzy się nie stawili. Dozorca, awansowany z robotnika, huczał co chwila: cicho, milczeć, co za hałasy, tu nie karczma. W drugim końcu sali rozdawano chleb. Co pewien czas nowy górnik wchodził, klękał pobożnie na środku i odmawiał modlitwę, twarzą zwrócony do stołu, zupełnie jakby się oddawał adoracji majestatu sztygarskiego. Czasami spod powiek, niejako z głębi oblicza, błyskały białka oczu. Był to jedyny wyraz tych twarzy, jak u murzynów. Gniew, radość, uśmiech, wszystko inne okrywała szczelna maska sadzy węglowej. — Czy mógłbym zobaczyć kopalnię? — zapytał Judym Korzyckiego. — I dzisiaj? — Co wam po tym? — Jak to, co mi po tym? — Zamknijcie oczy i będziecie widzieli zupełnie to samo. — Więc nie można? — Ale gdzież tam, można, tylko nie myślałem, żeby wam to dziś kwadroło. — Skoro jednak... — Więc... Chcecie zejść? Chcę, chcę. Buła, zwrócił się inżynier do kogoś w tłumie. Iść no i przygotuj tam dwa kaganki, buty dla pana, kurtę i kapelusz. Wkrótce później weszli na dziedziniec. Znowu otoczyło Judyma wczorajsze uczucie na widok sortowni, na widok walców połyskliwych ze spiralnymi karbami, wijących się wokół, jakby się wkręcały w oprawę swoją. Wózki z węglem przez windę wyrzucone z głębi kopalni stawały w maleńkich relsach i wysypywały się, pchnięte silnymi rękoma, na ruszty ze spiralnych walców, stąd grube i kostkowe bryły zlatywały na ruszty niżej położone, a drobny miał i orzeszek węglowy sypał się w sita, które głowy pychały na brzeg pochylni. Sita żelazne na wygiętych wałach, czyniące ruchy ręcznego przetaka, które wytrząsają drobny węgiel, tworzą jakby upusty dwóch formalnych. Rzeki te leniwie, bez końca płynął ku wyjściu nad wagonami kolei. W sąsiedniej hali obok szybu Judym przypatrywał się motorowi parowemu, który obraca dwie szpule szczytowe. Na nich okręcają się liny ze stali podtrzymujące windy, z których jedna idzie do sztolni, gdy druga w górę wstępuje. Spoglądając na błyszczące cylindry, w których pracowały tłoki, Judym szukał właściwie tylko ukrytego gdzieś dzwonka.
Ubrani w grube buty, w skórzane kaftany, zapięte na sprzączki, trzymając w ręku mosiężne lampy, w których płonie knot umoczony w oleju, stanęli w szali. W pierwszej sekundzie, kiedy jej deski stojące na równi z podłogą drgnęły, Judym doświadczył takiego wrażenia, jakby mu kto ściskał gardło. Wkrótce przyszło otrzeźwienie, szum w uszach i lekka bojaźń w sercu. Czarne belki, cembrowiny migały się wokół, niby szeregi jakichś schodów nieskończonych. Gdy szala stanęła, wyszli na korytarz suchy i oświetlony lampkami elektrycznymi. Uwijało się tam mnóstwo ludzi. Przychodziły i odchodziły szeregi wozów ciągnionych przez wyuczone konie. Z tych pierwszych widnych galerii dostali się przez kręte szlaki do maszyn pompujących wodę. W ich okolicy skończyło się światło. Jedynym jego źródłem stały się odtąd kaganki niesione w ręku. Miejsce było gładkie. Spód korytarza zajmowały szyny. Po nich wędrowały ciągle szeregi wózków z fedrunkiem ciągnione przez konie. Drzwi niewidoczne w ciemności ustawione tu i ówdzie dla skierowania powietrza do tych chodników, gdzie się nie świeci. Otwierały tajemnicze ręce ludzi zgrzybiałych, którzy na miejscu odźwiernych dokonywają żywota. Inżynier, mijając takie drzwi, rzucał wyraz glikauf, glikauf, odpowiadała ciemność. Było w tym dźwięku coś ściskającego serce. Przywierał do mózgu obraz figur tych starców, ledwie dających się z mroku wyróżnić, tych czarnych brył, które za życia mieszkają w grobie, śnią w nim przez resztę dni swoich jak pająki, czekając cierpliwie na chwilę, kiedy już na zawsze wstąpią do ziemi, kiedy wejdą w jej zimne łono na szychtę wieczną. Łańcuch ciemnej niedoli przykuwa ich do miejsca. W starczym drzemaniu widzą pewno ciepłe słońce wiosenne i jasne łąki kwiatami zasiane. Korytarze mało różniły się między sobą. Jedne z nich były wykute tylko w węglu, inne posiadały wręby ze ścianami z cegły, wmurowanymi dla zatamowania ognia i mokrego, a sypkiego piasku, który zowiał kurzawką. Zwyczajny chodnik o stropie półokrągłym zamieniał się stopniowo na korytarz ze stemplami, na których leżały kapy podtrzymujące rodzaj sufitu, czyli okorki. Te korytarze doprowadziły do brzegu pochylni idącej w kierunku upadu warstw węgla. Z boku czarnej czeluści zsunęła się w dół drewniana rynna, po której spychano drzewo. Obok szła stalowa czy żelazna lina wciągająca wózki. Ciemność, ciemność gęsta od kwaśnego czadu rozświecał tylko czasem daleki ognik niewidzialnej postaci. W pewnych miejscach były tam schody, a właściwie szczeble do tarcic przybite. Gdzie indziej szło się po oślizgłej desce. Na dnie kopalni, w głębokości 200 kilkudziesięciu metrów pod ziemią, zimny, wilgotny przeciąg wlókł się korytarzami. Była ich tam sieć cała, w której przychodzień doświadczał bolesnego niepokoju, jaki wstrząsać miał rybą, gdy się spotyka z gęstymi okami matni. Szli w jakimś kierunku, który wydawał się stroną prawą, do lochu dźwigającego się w górę pochłało, a stromo i tworzącego ślepą sztolnię. Wkrótce musieli schylić się w pałąk, gdyż piętro było tak niskie, że pod nim ledwo mógł się przesunąć wózek z urobkiem. Gdzieś daleko, jakby u szczytu tej góry, widać było chodzące z miejsca na miejsce bladożółte światełka. W zaklęsłej komorze, która się nagle znalazła, słychać było pracę kilku ludzi. Glikauf, rzekł Korzecki. Odpowiedziano chórem przyjaznymi głosami, które dziwne i głębokie zrobiły na Judymie wrażenie. Glikauf, glikauf, mówił do nich i on w głębi duszy. Właśnie wtedy przerwało, jakby tamę, swoją nowe źródło tęsknoty za Joasią. Tęsknoty tak bolesnej, bardziej bolesnej niż w chwili pożegnania. Górnicy w czarnych kapach i w berglederach nabijali prochem grubym jak ziarna kukurydzy długie tuleje papierowe. Otwory w miejscach właściwych już były wyświdrowane długimi laskami ze stali o zakończeniach podobnych do grotów pliki. Gdy ładunek został nabity, lądweń włożony i przystemplowany z wierzchu szczelnie gruzem za pomocą stempora jak nabój w lufie, jeden z pracowników zapalił dwa żygadła, drugi dwa, trzeci dwa. W mroku gęstym od pyłu i dymu ukazały się niby jakieś niebieskawe strugi cieczy sącącej się z góry. Płomyczki doszły do muru i znikły.
Wówczas drabiny szybko odstawiono i wszyscy z pośpiechem weszli do sąsiedniego chodnika. Tam czekali 10 sekund, nim się odezwał pierwszy wybuch. Prąd powietrza runął w sąsiednie galerie i komory, dźwigając na sobie ostry zapach prochu. Bryły węgla hucząc waliły się za przyległym filarem, a na wszystkie strony w ścianach coś sypało się z prędkim trzaskiem i szelestem na podobieństwo stada szczurów biegających za makatami. Potem nastąpił drugi wybuch, za nim trzeci i czwarty. Dym wypełnił galerię i ciągnął leniwie do przejść, w których się świeci. W dali słychać było huk ładunków dynamitowych i czuć słodkawy ich zapach. W pewnym miejscu Korzecki przywołał kogoś po imieniu i zostawił go z Judymem, a sam odszedł. Musiał obejrzeć roboty w innej, całkiem stronie, doktor został w ciemności z widmem trzymającym swą lampę. W sąsiedztwie tego miejsca kilkunastu ludzi zajętych było postemplowywaniem piętra. Chwilę obydwaj z górnikiem stali, nic nie mówiąc do siebie. Wreszcie Judym podniósł lampę do góry i zobaczył szczerniałą twarz starego człowieka, którego siwe włosy wymykały się spod kapy. — Co robią tutaj, ojcze? — zapytał. — A caliznę wyrabiamy między chłodnikami. — Caliznę? — Juści. Filar wybieramy. Bierzemy jedno pojęcie za drugim na długość i na szerokość. Podpieramy strop słupem i dalej. Po boku stawia się organy. Proszę łaski. Pan może i nieznajomy z kopalnią. A nie, pierwszy raz widzę. Tak ci. Cóż to za organy? To zaś są kłody na sztorc stawiane, żeby służyły tak jakby za ściankę. Z przodu też. Od chodnika przy kończeniu ścierki. Drugą taką ścianę się buduje, a zostawia się zaś miejsce próżne. Niby tak jakby drzwi. A wyrobi się całą ściekę i z okruchów się ją wyczyści. To się dopiero te słupy zaczyna wyjmać, a inne się tnie toporem. Gdy pracowity górnik usłyszy w cichości największej pierwszy, aby maluśki trzask piętra, wtedy kilof do garści i umykaj z pojęcia. Ziemia się urwie w tym miejscu i romowiem całe to zawali. Na wierzchu, na górze zawalisko w dół wciągnie tak jakby lej. Judym podniósł do góry swą lampę i przyglądał się ścianom. Gładkie albo chropawe ich płaszczyzny tu i ówdzie miały na sobie rysy ostrego żelaza, jakby pismo jakieś klinowe, pracowicie wyryte. Idąc wolno obok gładkiej ściany miał złudzenie, jakby ją czytał. Ze znaków koślawych kierujących się to w tę, to w inną stronę składała się historia tych czeluści. Zdawało mu się, że stoi w cudownym lesie, w puszczy odwiecznej niesianej, przez którą nie szła jeszcze stopa człowieka. Rosły na oku olbrzymie paprocie z pniami, jakich nie obejmie trzech ludzi, skrzypy w drzewo wybujałe, straszne widłaki i inne, niewidzianych form mistycznej piękności albo powtórnej brzydoty. Jakaś Sigliria, Ordonypterdy, Liptodendrony, te wielkie potwory splecione między sobą łańcuchami lian, krzewiły się na pulchnym trzęsawisku, gdzie mchy przepyszne i niewysłowione kwiaty pachniały w czarnym gorącu wieczystych cieniów. Słodkie, upalne lata wyciągały z ziemi pod chmury te pnie i te gałęzie, dostępne tylko dla wzroku i skrzydeł. Wilgotne, deszczowe zimy zasilały glebę na wieki. Swobodne wichry w dalekich stepach i w śniegach łańcuchów górskich zrodzone przylatywały bić puszczkę, rycząc jako szczenięta lwie. Wtedy kołysała w łonie swoim pieśń, hucząca na podobieństwo morza, jakże często trzaskał w nią piorun, a huragan ją deptał, łupił i rwał. Dzikie chmury iskrą czerwoną zapalały jej głębokie śpiewające. Wtedy gorzała jak wielki stos, ale gdy deszcz ustawał, przychodziła wieczyście młoda, liriorowierna wiosna, jak dziewczątko szukające kochanka i swawolnymi usty zdmuchiwały, a pyły roślin w ziemię rozmokłą, marzącą o cieniu konarów. Nowe morze zieleni wylewało się na ten sam grunt, przez który pędziły krzemienne kopyta ognia i szprychy jego wozu tak samo prędkie jak wicher. I znowu na ciszę gęstwin młodej puszczy przypadał niespodziewany krzyk wojenny jaguara i rozdziawiał ją wrzask, śmierć głoszący bezlitosnego orła. Aż oto wielkie jakieś morza w głębi lądów próżnujące wyrwały się ze swoich grobel i puściły prądy szalone, które zdjęły z korzeniem olbrzymie lasy,
Niosły je w pianach swych niby flotę okrętów zdruzgotaną i pchały w te zaklęsłe niziny. Tu je niezmierną masą waliły jakby do grobu, przykryły je warstwami gruntu zdjętymi z gór. W ciągu tysięcy lat w ciałach tych krzewów, na których gałęziach ptaki niezliczone gniazda sobie zsłały, ustało życie i poczuł się tajemny rozkład. Wielkie ciśnienie zapadniętych warstw, napływ wód i czas wiekami idący czyniły sprawę podziemną. Stwarzanie wody z tlenu i wodoru tych cielsk obumarłych, wydobywanie z nich kwasu węglowego i tlenku węgla. Został tylko węgiel sam, jedyny w olbrzymim nadmiarze, nie mający się z czym połączyć, jak samotny duch ciemności. Straszliwe jego cielsko martwiało, stygło i umierało w sobie samym tysiące lat. W męczarni zrastało się samo ze sobą, tuliło się do siebie jak byt przeklęty. Z dawnej budowy nic nie zostawił czas długi, tylko jakby jedyne echo z ojczyzny, gdzieś wszystko kwitło, rosło i kochało się w niebiosach. Został nikły rysunek warstw, pnia albo odcisk powiewnego liścia w czarnym, żałobnym kamieniu. Długie prace przyrody, nie dające się myślą ogarnąć, zaczyny i odczynienia człowiek chwyta jako łup swój za pomocą pracy krótkotrwałej, chytrej i ułatwionej. Przychodzi w święte czeluście z bladym płomykiem i krótkim swoim kilofem. Siłą nędznego ramienia wyniesie to, co tu schował ocean. Bierze cały pokład do cna, od wychodni do upadu, zgrzebie okruszyny i na świat wyda. Zostawi tylko hałdę na wierzchu i próżnię w głębinie. Ziemia nie oddaje swej pracy i swojego dorobku bez walki. Prosta i obojętna jak dziecko, od człowieka uczy się zdrady. Czyha na niego z bryłami, który ruszył, ażeby mu je cisnąć na głowę, gdy się nie obejrzy. Rozsiewa w jego komórkach śmiertelne gazy i czeka, jakby w niej biło serce pana puszcz zmarłych tygrysa. Wylewa ze skórne, niewidzialne wody. Spuszcza ciemne jeziora, od wieków nieprzeliczonych kropla po kropli zebrane, a śniące na zimnych granitach. Otwiera podziemne baseny kurzawki, kropli zebrane, a śniące na zimnych, które zawaliska ruszyły i gniazdem z jej mułem napełnia galerię pracowite wykupę. Nie porwał was skarbnik? Zawołał znienacka Korzecki, wynurzając się z mroku. Poszli długim chodnikiem. Z bliska i z dala szły szeregi wózków ciągnionych przez konie. Każdy z tych pracowników wlókł tak za sobą całymi latami przeklęte wozy. Gdy mijali postępującego w ciemności, odwracał na bok głowę i oczy, które już razi żółty blask światła. Przyszli wreszcie do szybu, który ich z dna kopalni miał podrzucić o 100 metrów wyżej. Woda lała się tam strugami, kapała w szalę, ciekła po drzewie cembrowiny. Stanęli w mokrej windzie wśród ludzi wrzeszczących, przemokłych ze słymi twarzami i w ciągu jednego momentu wyniesieni zostali na powierzchnię górną. Szli stamtąd ciemnym i nieskończenie długim korytarzem. Było w nim zimno i wilgotno. Strop walił się tu i ówdzie, wyginał kapy i zmiażdżył układziny. Śmiertelne i czerniawy nie rozświetlały nawet ogniki górnicze. Czasami tylko słyszeć się dawał odległy turkot i krzyk wozaka. I znowu z mroku wynurzał się koń górnik, odwracał swe smutne, stęsknione, beznadziejne oczy, jakby mu był wstrętny widok człowieka i ginął w wiecznym grobie. W pewnej chwili Judym usłyszał przed sobą w ciemnościach rozmowę, a raczej monolog. Ktoś mówił dobitnym głosem: Fuchs, mówię, niezwalone. Chwilę trwało milczenie i znowu odzywał się ten sam głos z podwójną nadtarczywością. Niezwalone, Fuchs! Kiejś, niezwalone, to niezwalone! Korzecki pociągnął Judyma do ściany i szeptem objaśnił, co to znaczy. Czasami koła jednego z wózków szczepionych między sobą z szyn wyskoczą. Wówczas koń imieniem Fuchs staje, gdyż nie ma siły uciągnąć. A zresztą i następne wózki zaraz się wykolejają. Poganiarz musi nadnieść i wstawić wózek w szyny. Gdy to uczyni, woła na konia, że już tę robotę wykonał, ale nieraz przyczepi mu o jeden wózek za wiele i wówczas koń również staje, sadząc, że to skutek wykolejenia. Poganiarz zapewnia go krzykiem, że niezwalone, ale koń, przyciągnąwszy z lekka, nie rusza się z miejsca, gdyż czuje ciężar większy niż należy.
Wówczas furman musi go przekonać. Idzie wzdłuż wózków, aż na sam ich koniec i stamtąd dopiero jeszcze raz uroczyście krzyczy swoje – Fuchs, niezwalone! Na ten czas biedny koń godzi się z myślą, że go wyzyskują, zbiera siły i wlecze dalej w ciemności swoją dolę. Może nawet przychodzi do świadomości, co to jest. Może nawet po cichu wzdycha albo ściska zębce, ale przystać musi na taki układ, bo gdyby marzył albo usiłował protestować za pomocą, dajmy na to, stania, to by mu poganiacz batem grzbiet wyłoił i na tym skończyłoby się polepszenie stosunków. No, ale wy powinniście tego zabronić, rzekł Judym. Inżynier podniósł wyżej swą lampę i rzekł z maltretującym, szyderczym uśmiechem. A ja zabraniam, surowo zabraniam. Po chwili rzekł jeszcze. Ja zabraniam. Zabraniam z całej duszy, ale już nie mam siły.